okazuje się, że włączałem kamerę nie tym klawiszem. Nie wiem jakim cudem pilot się przekręcił w drugą stronę i zamieniły się klawisze od włączenia i od wyłączania. No cóż, zdarzają się takie cuda. Cuda, cudy. Cuda dziada nie widać, cuda baby nie widzi. W każdym razie, no, wydarzyło się znowu. I znowu sobie takie chciałem pogadać na temat mojego studiowania. W związku z tym, że oczywiście internet jest limitowany i w związku z tym już przestał działać. Przestał działać i już żadnej strony nie załaduję, oprócz tej, którą już załadowałem. No i załadowałem kiedyś w dzieciństwie, w młodości na lekcjach fizyki takie interesujące informacje o Joule'u. Nie o Joule'u, tylko o Joule'u. I znowu wentylator szumi. Nie wyłączę, bo jest strasznie gorąco. Mogę się najwyżej obrócić w stronę telewizji, to znaczy nie widzieć telewizji, ale w jej stronę odwrócić głowę. No i w tym momencie tak, jak to z tym Joule'em, ciekawa taka rzecz jest. Zdziwiłem się, bo znalazłem taką stronę, która pokazuje takie kilka zależności energetycznych na jednej stronie. Joule to jest... No nie mam tej strony przed oczami, a z mózgu się kasuje i odpływa. W związku z tym o Joule'u powiem innym razem, chociaż interesujące są bardzo informacje, a dzisiaj spróbuję sobie w pamięci policzyć niektóre rzeczy. Dzisiaj się zastanawiałem rano, będąc w pozycji horyzontalnej i nie mogąc się posłużyć żadnym sprzętem ani żadnymi informacjami, starałem się wymyślić, ile to jest. No już nie tyle metr sześcienny, bo i jak wygląda kula o objętości 1 m³. W tym momencie zastanawiam się nad tym, jaką ona ma średnicę. Liczyłem ją z tego znanego z fizyki wzoru, znaczy nie z fizyki, a z matematyki wzoru, który pamiętałem, ale że tak powiem, do którego miałem obiekcję, bo jest za dokładny. Za dokładny jest. 4/3 π/r³. To objętość kuli 4/3 π/r³. No i pi, no to 3 po prostu, więc to są 4/3 na 3 dzielić 4r³. 4r³. 4r³ równa się 1 metr sześcienny. 4r³ równa się 1 metr sześcienny, a więc w związku z tym r³ równa się 4 przez metr sześcienny, czyli 1/4. Nie. 4 podzielić na metr. 4 na 1, 4. Ludzie, w głowie muszę sobie to wyobrazić na niebie, a tutaj śpiewa Jennifer Lopez i jeszcze na dodatek ten utwór, który tak lubię. Let's get loud. To ma coś wspólnego z tym, o co mi teraz też chodzi. Być słyszanym. Tylko ona to śpiewa z drugiej strony, a ja śpiewam to z tej strony. Więc jeszcze raz. 4/3 π/r³ równa się 1 metr sześcienny. I teraz chcę wyliczyć, jaki jest R. 4/3 π. Dzielone na 1 metr sześcienny. Nie. Inaczej. Jeżeli po jednej stronie jest 4/3 π, r³, a po drugiej stronie jest 1
metr sześcienny. Chcę, żeby mi zostało po lewej stronie R do trzeciej. Więc w związku z tym muszę pomnożyć przez odwrotność 4 trzecie pi razy 1 metr sześcienny. 4 trzecie, odwrotność 4 trzecie pi to jest 3 przez 4 pi. Tak? 3 przez 4 pi. 3 przez 4 pi. To się równa r do trzeciej. Wow. Oj, ludzie, pisać, pisać, pisać. Jak mi brakuje pisania. Gdziekolwiek, na czymkolwiek, byle nie notować, byle się nie zastanawiać, byle nie zapamiętywać, tylko żeby pisać, bo żeby zapisać to na kartce i żeby już się sama pamiętała, a nie było, że tak powiem, do ciągłego odczytywania, odsłuchiwania, powtarzania. W każdym razie wyszło mi z tego wyliczenia, jak leżałem sobie i myślałem, to wyszło mi, że po prostu jest to 5 trzecich. 5 trzecich. Ile to jest 5 trzecich? 5 trzecich to jest... Nie, 3 piąte. 3 piąte to jest 6 dziesiątych. 6 dziesiątych to jest R. 6 dziesiątych R, czyli 60 cm. W związku z tym średnica 1,20 m, czyli kula byłaby troszeczkę by wystawała ponad sześcian. Dokładnie po 10 cm z każdej strony. Po 10 cm. Czyli miałaby 1,20 m średnicy. I liczyłem tą kulę po to, żeby się dowiedzieć, ile to będzie, jak się balon nadmucha ciśnieniem do 2 atmosfer, czyli ciśnieniem 1 atmosfery. Bo balon próżny, nie napompowany, taki balon flak, no to ma w środku 1 atmosferę. Nie tyle próżny, co jak gdyby nie mający ciśnienia żadnego. Jeżeli ma 2 atmosfery, czyli o 1 więcej niż na zewnątrz, a więc w związku z tym już jest wypchany, no to ma 2 atmosfery. I ten balon to już zgromadził energię. Energię. To w związku z Joule'em. I to do następnego.